Jestem muzykologiem, muzykiem i psychologiem. Wraz z dwiema koleżankami psycholożkami prowadzimy bezpłatne konsultacje online dla tancerzy i dla muzyków. W ramach programu Wspieramy. I pragnę Was w imieniu Instytutu Muzyki i Tańca zaprosić do obejrzenia kilku krótkich odcinków, których celem jest popularyzowanie wiedzy psychologiczno-muzycznej, w szczególności w zakresie takich zagadnień, które dotyczą wykonawcy, muzyka, studenta czy ucznia szkoły muzycznej. Zastanówmy się, co składa się na kompletnego muzyka, muzyka grającego, występującego na wysokim poziomie. Nie jest to nigdzie wprost opisane, ale możemy to wywnioskować na podstawie zestawu kryteriów, które kiedyś funkcjonowały w szkołach muzycznych podczas konkursów wykonawczych i zwykle takie zestawy zawierały cztery grupy kryteriów. Pierwsza grupa kryteriów dotyczy zwykle techniki, a więc biegłości, sprawności, precyzji wykonawczej i rytmicznej, także wykorzystania bogactw środków kolorystycznych i dynamicznych czy artykulacyjnych, tych wszystkich elementów, które służą ekspresji muzycznej. Druga grupa kryteriów dotyczy muzykalności, a więc wrażliwości muzycznej, poczucia frazy, umiejętności kształtowania formy muzycznej, rozumienia przebiegu melodyczno-harmonicznego. Jest to także umiejętność wypowiedzenia za pomocą posiadanych środków instrumentalnych tego, co jest zawarte w utworze, zgodnie z jego charakterem i stylem. Trzecia grupa kryteriów związana jest z tak zwaną osobowością artystyczną, z czymś jeszcze bardziej ulotnym niż muzykalność. Co się składa na osobowość artystyczną? To jest charyzma, umiejętność zaprezentowania się na scenie. Jest to kwestia, czy artysta jest przekonujący w tym, co robi, czy potrafi złapać kontakt z publicznością. W tym zawiera się także ocena, na ile artysta jest konwencjonalny, standardowy, schematyczny, a na ile jego gra wnosi pewne cechy jego własnego stylu artystycznego. A czwarte ważne kryterium to odporność psychiczna. Gdybym zapytała się Ciebie, jaki procent Twojego występu zależy od odporności psychicznej, to jaką liczbę byś wymienił? A teraz postawię takie pytanie. Jaki procent Twojego czasu zajmuje Ci przygotowanie się psychiczne do występu? Dwie liczby, jaka różnica między nimi? Nie dziwi Cię to? I to są te cztery filary kompletnego muzyka. Cztery filary jak cztery nogi w stole. Żeby stół się nie kiwał, wszystkie one muszą być równe, mocne. Co się dzieje, jak jedna z nóg jest za krótka, za słaba? Stół się kiwa. I co wtedy robimy? Bierzemy ze stołu papierek, najczęściej serwetkę, i składamy podwójnie albo i poczwórnie i wkładamy pod nogę. I to się nazywa kompensacja. W wykonawstwie muzycznym można niedostatki z jednego elementu wyrównać naddatkiem z zakresu innego. Na przykład mówi się czasami na egzaminie, o, jeszcze jest niedojrzały muzycznie, ale jaki zdolny technicznie. Ale zasadniczo w procesie edukacji, w procesie stawania się muzykiem, musimy równomiernie rozwijać się we wszystkich czterech elementach. Tylko wtedy stół będzie stał stabilnie. A co się składa na odporność psychiczną i jak nad nią pracować, dowiecie się tego z następnych naszych odcinków. Jeśli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę z zagadnień psychologicznych, zapraszam Was na nasze konsultacje, a także zachęcam Was do zajrzenia na stronę Instytutu Muzyki i Tańca. Do zobaczenia!